Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was naprawdę bardzo serdecznie. I tutaj ten mój uśmiech, ta radość w sumie wychodzi stąd, że nie sądziłem, iż będę nagrywał tą grę, na pewno nie teraz, na pewno nie teraz, w szczególności, że zostałem do niej namówiony. No i co, i witam was w The Binding of Isaac Afterbirth Plus, ze wszystkimi DLC, które w ogóle w tej grze są. I w sumie można powiedzieć, że do tej gry mnie namówił Skip Paulina. Tak więc, mówię, no, nie sądziłem, że będę w Isaaca grał. Chociaż grę znam doskonale, bo ja ogólnie poczynania Isaaca od tak naprawdę pierwszej części, od podstawki The Binding of Isaac, znam, kojarzę i tak dalej, znam cały lore i tym podobne. Zresztą widzicie, że nawet sobie już tam mamuśkę tutaj pokonałem i tak dalej. Ale stwierdziłem, że w sumie The Binding of Isaac może nie być głupim pomysłem na taką dłuższą serię. Wiecie, jak na przykład nie ma co nagrywać, w międzyczasie lecimy The Binding of Isaac. Zresztą widzę, że wyświetlenia dosyć sporo spadły, dlatego też chciałbym troszeczkę ją podnieść, oglądalność, właśnie takimi seriami. Bo Isaac, tak samo jak Noita, ma świetne kombowanie, a dodatkowo przy tych grach, właśnie przy Noicie i przy Isaacu, świetnie się śpi. Jestem osobą, która śpi z laptopem. Tak, mam łóżko 2 metry i na jednej połówce leży laptop. Leży laptop i po prostu no ja przy YouTubie usypiam. Ja uwielbiam w ogóle spać przy czymś, przy jakimś akompaniamencie, na przykład właśnie telewizora może nie, ale właśnie laptopa czy jakiegoś gameplayu. Mam kilku twórców, których sobie tam obserwuję. I dla mnie po prostu Isaac kiedyś, bo może już nie teraz, ale kiedyś był po prostu takim usypiaczem, że ja tam dochodziłem praktycznie do serca matki i... Czy dochodziłem? No ktoś dochodził, ten co grał właśnie do serca matki i ja już po prostu lulu paciorek i spać. Nawet, dobra, bez tego lulu, bo w łóżku to lulu to już nie warto. Ale naprawdę, po prostu gra dla mnie usypiacz. I stwierdziłem, że w sumie nie byłoby to głupim pomysłem, żeby również tu na kanale zrobić taki usypiacz, taki wiecie. Wiadomo, no niektórzy sobie tam oglądają takie gry w trakcie robienia czegoś, na przykład, nie wiem, ja podczas programowania uwielbiam właśnie takie gry sobie tam jednym okiem przeglądać. Wiadomo, tam na dwóch monitorach mamy programowanie, jakieś tam skrypty, algorytmy, etc. A na trzecim monitorze mam, nie wiem, Isaaca albo Noite. Dlatego myślę, że Isaac byłby spoko. Dodatkowo jeszcze myślę o powrocie do Noity, ale to jeszcze jest w trakcie niepotwierdzone info. Dlatego w tej serii będę starał się jak najciszej, tak najbardziej takim, wiecie, spokojnym głosem do was mówić. Właśnie po to, żebyście mogli sobie dobrze spać. Nie będzie tutaj na pewno krzyków. Jeżeli będę przegrywał, to się mówi trudno. Delikatnie gra również będzie ciszej. Będzie ciszej niż zazwyczaj. I mój głos właśnie będzie taki basowaty. Więc tak. Dobra, moi drodzy. Myślę, że możemy sobie na spokojnie zacząć na nowym profilu środkowym. Oczywiście mamy modyfikację. W tej chwili używam ja 8 base game i yet another external item description, ponieważ przedmiotów nie znam. Ten tutaj mod był dosyć taki słabawy, powiem wam szczerze, nie działał zbytnio. Nie działał tak, jak powinien przynajmniej działać ten mod. Dlatego gramy sobie na tych dwóch. Dodatkowo oczywiście mamy tutaj różne chudy, nie chudy, więc no, tego jest sporo jak najbardziej. Statystyki 0, a może pokażę jeszcze tutaj, co sobie tam podblokowywałem, jakie tam miałem statystyki. Możecie sobie zobaczyć, jakie tam endingi, w sumie to chyba jeden ending tylko odblokowałem. Jakieś tam secrety również, ale dobra, macie tak wstępnie. Lecimy na file 2, oczywiście od razu na hardzie, bo będziemy chcieli wszystkie rzeczy sobie odblokowywać na hardzie. Dobra, lecimy. Okej, widzę, że achievement... Co? No i dupa. No i dupa, kochani, już jednak nie gramy na modach. Nie gramy na modach, ja będę jednak sprawdzał te wszystkie rzeczy. Sprawdzał te wszystkie rzeczy, po prostu, wiecie, w trakcie realizowania tych nagrań. Ej, no jak to? Ej.
Nie zdążyłem przeczytać. Nie zdążyłem przeczytać. Widzę, że tu już nic nie ma. Aha. Czyli musimy wszystkie mody wyłączyć i pokonać matkę. Dobra, dobra, dobra. Ja sobie to wszystko wyłączam. Wszystko wyłączam i zaraz do was wracam. Dobra, moi mili. Już mi się udało to naprawić. Niestety do pokonania matki musimy grać bez jakichkolwiek modyfikacji. Dlatego mówię, będę starał się po prostu jak najbardziej to wszystko ogarniać sobie manualnie. I tak jak wam powiedziałem, no ja nie jestem raczej osobą, która w takie gry gra, dlatego też po prostu no mogę lamić. Dwie monetki wśród Tirsy to jest spoko jak najbardziej. Dużo tutaj przedmiotów pamiętam osobiście, dlatego też jeżeli coś nie komentuję i po prostu to biorę, no to widocznie to pamiętam. Widocznie to pamiętam, tak samo pamiętam, że niektóre skałki potrafimy mieć taki iksik na sobie. Taki iksik na sobie i umożliwiało to właśnie to, że z tych kamyczków dropiły na przykład spektral herty. To było w sumie spoko. Bo właśnie, tutaj ogólnie, jeżeli chcemy sobie pójść na przykład na Devil Roomy czy Angel Roomy, no to niestety nie możemy otrzymać żadnych obrażeń podczas właśnie naszej ekspansji danego piętra. Znaczy, może to nie tak, nie możemy dostać obrażeń w czerwone serca, bo wszystkie te spektry, nie spektry, które tam sobie na przykład posiadamy, oczywiście możemy bez problemu stracić, możemy również je tam sobie regenerować, ale obrażenia na czerwone serce zmniejsza nam znacznie szanse na pojawienie się takiego Devil Roomu albo Angel Roomu. Więc tak to wygląda. Dobra, The High Priestess. Teraz pamiętam, to jest chyba spawn łapki matki. O, zepsuło się. A jednak nie, jednak się nie zepsuło. Jednak się nie zepsuło. No was to ja niezbyt lubię. Tentowali za dużo. Dobra. Umieraj. Dużo czerwonych serc. Was to nie lubię zbytnio. I są tak chaotyczni. Jesteście tak kurde chaotyczni. Dobra, umarł. A kto umarł, ten nie żyje. I bardzo dobrze. Dobra, jak tam nasze DPS-y? 3,5. 0 laka. Na pierwszym piętrze chyba nie ma domu, więc możemy sobie coś tam oczywiście dostać. Tutaj by się skrzydełka przydały. Jakiś Azazel czy coś. No ale niestety. Chyba, że nam coś w boss roomie wydropi. Kupy. Dużo kupu. Jezus Maria. Zbóg opuścił. Co tu się dzieje? Czemu was tyle tutaj jest? Też jak potrafię z zawinkla. Wy z zakupek, a ja z zawinka. Panie, ale tak to my się bawić nie będziemy. No. Ty mi tam wynocha stamtąd, proszę. Ej, panowie. Taką salwę to tylko ja mogę wam walić. O Jezu, jak to było bliskie. Nie mogę przebić przez nich. Teraz im tam bombę puszczę. Ej, serio, im chyba muszę bombę puścić. Dobra, jeden siadł. Pik. Ej no, panowie, proszę przestać. Umrzecie wy, czy nie? Nie mam za duże salwy. Te różowe muchy strasznie tutaj nawalają. One na maksa nawalają. No nie chciałbym teraz stracić życia. Kurde, wiedziałem, że tak będzie.
Musiał te pół serca dodać. Musiał te pół serca dodać. Dobra, ale wiecie co? W sumie to na razie nie bierzemy tego serca. Na razie nie bierzemy tego serca. No ja nie wierzę w to, że ja jeszcze tutaj nie stracę tych serduszek. Nawet nie wiem, czy ja bossa pokonam. Nie wiem, czy ja bossa pokonam, a co dopiero... Co dopiero takie rzeczy. Musimy trochę tych serduszek niebieskich albo czarnych nałapać, żeby właśnie sobie te czerwone pochronić i w końcu może jakieś lepsze pokoje i lepsze przedmioty nam wpadną. Dobra, no już silniejsi być nie będziemy. Gemini. Irytujący boss. O, i mamy w końcu tutaj właśnie kamyczek. Taki jaki chcę. O kurde, faja. Można się tutaj w tym kamyczek... Wow, jaki part. Taki parcik. No, Gemini raczej pokonam, ale... Ale no nie zmienia to faktu, że... Że no, najlepszy w tą grę nie jestem, no nie będę wam oszukiwał. No, umrze któreś? Proszę. Mógł w sumie ten mały dzieciaczek zdechnąć. Oj, będę miał demonetyzację tych filmów. Będę miał. Ho, ho, ho. Berek. W drugą stronę? Dobra. O, umarł. Umarł, dobra. No i mamy pierwszy HP up. Pierwszy HP up. I damage up w sumie. 0,58 to nie jest dużo, nie jest dużo. To tak, jeżeli tutaj walnę sobie bombkę, to zaraz nie będę mógł sobie otworzyć secret roomu. No ale 2 spektra hercy to jednak jest to, co chciałem. To, co chciałem. To już nic nie było. Ja coś tu ominąłem, może właśnie jakiś kamyczek. Niestety nic. No i to jest spoko, ten przedmiot jest naprawdę spoko. Z tego co pamiętam, to mało dosyć sporego damage upa. Uuu, a tu nic nie ma. Liczę na jakąś bombkę, proszę. Z grubych kamieni chyba jest bardzo mała szansa. No niestety. A, 5 monetek, darmowy sklep. No i nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Mi nic co bym chciał kupić. No cóż, trudno. Idziemy dalej. Secret room niestety będzie tutaj nadal ukryty. I powiem wam osobiście, że też ogólnie, ja tak mówię, od 2 dni jakoś chyba zacząłem w tego Isaaca grać. I ciężko mi było tak naprawdę od tego Isaaca się odwlec do innych serii, bo jakoś naprawdę... Kiedyś próbowałem grać w Isaaca. Naprawdę próbowałem grać w Isaaca, ale ja jestem osobą, która musi czuć jakąś kooperację i tak dalej. I ja w Isaacu czułem się tak samotny, że nie mogę z nikim grać. Ja w ogóle mam problemy z grami single player. To są albo samodoprowadzające, co po niektóre, albo ładowane strzały, nie jestem pewien. Crazy brings power? Nie wiem. Wydawało mi się, że one były ładowane. Albo samonaprowadzające. To też tak może być. O nie, Pride. Burku cukrowy. Tak, dobrze mówiłem. Jak zostajemy... A, jak strzelamy, to są mocniejsze, przepraszam. Patrzcie, ile to dodaje. O Jezu, to jest świetne. Jak nie przerywamy strzelać, to zadaje obrażenia. I to zarąbiste obrażenia. Wow. Genialne. Tylko jeden problem. I to nawet nie muszę w jednym kierunku strzelać. Po prostu muszę strzelać. Ja muszę trafiać. Nie wiem, co daje ta... Nie wiem, co daje ta... Pride Kupa. Ja muszę trafiać w przeciwników. A, to wiele wyjaśnia.
To wiele wyjaśnia. To wiele wyjaśnia w tej chwili. Dobra, pieniążek. Mamy kolejny pieniążek. W tej chwili mamy 100% szans na Devil Rooma, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Że tak zostanie. Naprawdę Devil Room jak najbardziej jest spoko. Zobaczcie, jakie to ma DPS-y teraz piękne. Coś pięknego. Widzicie? O, 1-0-2. Dwa ciosy. Ja się jeden mogę zmisować, tylko i wyłącznie. Kurde, świetny przedmiot. No tu mamy bombkę, której nie mamy jak wziąć. Naprawdę świetny przedmiot. Tymi tirsami to kurczę coś świetnego, bo on mi stąd gnoje. Jaka to szybka jesteś, mucho. A raz muchozora kupię i będzie po problemie. Ło, to był farcik. Dobra, tu mamy ten pokoik, co się trzeba zranić niestety. Do niego oczywiście nie wejdziemy na razie. Do niego niestety nie wyjdziemy na razie. O nie. Zmisowałem, ale dziwnym trafem nam się udało. Mamy bombę jedną. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jakby dwie tu poleciały, to by było mistrzostwo. Niestety. No ale przynajmniej oddało, nie? To wygląda, jakby była jeszcze jedna bomba. Nie, dobra. To tylko animacja się zmieniła. Ups. Dobra, przeleciałem. Nie, ale to jest na bossy świetne. Dobra, idziemy chyba na bossa. O, was nie lubię, was bardzo nie lubię. Was bardzo nie lubię. To jest chwili irytujący bardzo. Przez wasze te takie głupie animacje. Dobra, jeden już. Będzie Devil Room. Musi być Devil Room. Nie no, to jest świetny bossa. Monster tu. Świetnie. To nam daje chyba speed upa. Range upa. No też spoko. Nie jest źle. Dobra, Devil Room. Uj, złe płomienie. Płonie ognisko i szumiu. Nie miało nie być darcia mordy. Zapowiadam się, przepraszam. Musicie mi dać jeszcze troszeczkę ją przyzwyczaić. Czarna sakiewka. Co ona dawała? Nie pamiętam. To był jakiś black sack. Teraz zobaczymy. Czekajcie. Black sack. I sack. Co to jest za przedmiot? Item. Black powder? Tak, to jest black powder. Dobra, jest to pasywny przedmiot. Aha, to jest do dupy. Trzeba zrobić taki okrąg. Okrąg właśnie, bo ogólnie no to jest jakby nie patrzeć czarny proszek, nie? Robimy pentagram, czy robimy okrąg z tego, pojawia się pentagram i zadaje 10 obrażeń na tick. No to nie. Nic ciekawego. A łopata? Łopata, to jest, czy to się nazywa Mom's Shovel? Nie. Nic, to jest co innego. We need to go deeper. No pamiętam, to dobra. Daje nam trapdora. No to też niezbyt. Ej, to nie są przedmioty, które nas interesują tak naprawdę. No to do dupy. To nie są przedmioty, które nas interesowały. A ja tak twierdzę, że mnie nie interesowały. No to we need to go deeper. No może, naprawdę może. O Jezu, ale to był fuks, totalny fuks. Fuksiorek. Totalny fuksiorek. Był wybuchający dziadyga. Dobra. Następny, proszę. Tylko tu już nie mamy w sumie gdzie. Mamy sklep.
I zobaczmy, czy w ogóle to jest, ten secret się może spełnować. Może. W teorii może. To czy trafię? Nie trafiłem. Przykro mi. Secret był gdzieś indziej. Albo nie trafiłem po prostu. Trudno. Idziemy dalej. Chociaż w sumie możemy... No, 9 monetek. No i dupa. Nic ciekawego. Ryzyk fizyk, wiadomo. Czasem się wygrywa, czasem się przegrywa. Czasem się przegrywa i czasem się przegrywa. Tak to bywa. Tak to leciało. Dobra, lecimy dalej. Tylko ja sobie muszę włączyć OBS-a, bo mam go wyłączonego. No i mamy nasze cavesy. Mamy nasze cavesy. 17% na Daily Room. To nie jest dużo. To nie jest dużo wcale. Dobra. Umarł. Ach, to za dziad jeden, no. Popatrzcie, jakie chemisko. Dobra, jeden nie żyje. Kolejny nie żyje. No i teraz się bomby obudziły. Teraz się bomby obudziły. Ciekawe. Moba to ja nie lubię. Tu w sumie to żadnego moba tu nie lubię. O dziwo, one nie są wcale takie złe do dobijania, no bo jeżeli jest ich mało, to naprawdę są easy. A jeżeli ich nie ma mało, to już nie są easy. Jeżeli cię obtoczą, to już w ogóle jest dramat. To już w ogóle jest dramat. I co ty taki mały jesteś, taki szybki? Ej, ej, przyjaciel. Kolega. Jaki item? Co tam wariacie? Czarny Ankh, nie pamiętam. Black Ankh. Izaak. Pasywny przedmiot. O! Po śmierci Izaak respawnuje się jako... Aha, jako Blue? Nie, on się nazywał Blue? No, jako postać taka, on się jakoś nazywał, kurczę, nie pamiętam jak. Nie pamiętam jak. Tylko nie wiem, czy ten Ankh działa. Bo jeżeli nie mamy tej postaci jeszcze odblokowanej, no to jakim cudem? Jakim cudem? Eternal Life. Nie, bo Delos to na pewno nie jest. Delos jest inną postacią. Delos jest duchem, a ta niebieska to jest Blue Baby? Blue Baby chyba to się tak nazywało. Kurczę, mówię na Izaaka naprawdę mega dawno, mega dawno. W większości rzeczy z Izaaka już nie pamiętam. Ale to nie znaczy, że się nie mogę nauczyć, nie? A wam jeszcze mówię, że będę specem od Izaaka. Jeszcze będę specem od Izaaka. No i cię trochę ogarnąłem, ogarnąłem. To i tu dam radę. Dobra, mamy challenge room. Zróbmy to. No nie. Gady. Garbatę. Już ostatnio dużo tych pszczół się respi. Dobra. To będzie easy. To będzie easy. Gdzie pszczoło? Gdzie? A? No. Byłaś. Okej. One na pewno pierdzą. I strzelają gnoje. No właśnie, pierdzą też. Dobra, nie, ale ten challenge room nie był ciężki. Nie był ciężki. The Empress, The Empress, nie pamiętam co to było, The Empress, naprawdę. Nie wiem, czy nie damy czapa. Na chwilę, na pokój. Naprawdę, dopóki nie będziemy mieć moda z tym wszystkim, to...
To będzie ciężko. To będzie ciężko. Dobra, udało się. Nawet nie straciliśmy życia. Pająk. Pająk, uspokój się. O Jezu, jak ja to przeżyłem, to ja nie wiem. Oj, czarne serduszko, świetnie. A nie, to wybucha? What shit happens? Ooooooo. Dobra, szybko, 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 udało się, udało się, udało się, udało się, udało się. To był ciężki pokój, naprawdę to był ciężki pokój. Jeszcze nie mów, że był, bo jeszcze jest. Jeszcze jest. 12 monet, tak średnio bym powiedział, jeżeli chodzi o wydawanie tych moich zarobionych oszczędności. Ta. Ta. Następny proszę. O, jaki puksior. Dobra, a kto umarł? Ten nie żyje, ojejku. Nie lubię tych mobów. Jeszcze jak są tak głupio ustawione, to w ogóle. To w ogóle. Poczekajcie, teraz jesteśmy w cavesach jedynkach. Potem jest basement, dobrze mówię? Nie, basement jest pierwszy. Potem są chyba cellary. W ogóle, jeżeli macie dla mnie jakieś tipy co do Izaka, to oczywiście nie... że tak powiem, nie krępujcie się, śmiałujcie na ten temat, bo no mówię, no ja z Izaka... Z Izakiem niewiele mam wspólnego ostatnimi czasy. Dopiero się uczę. Jezu, ogniska i te trupki są... To nie jest dobre połączenie. To nie jest dobre połączenie. Tak dobrze, to nie są te skaczące, takie wiecie, porąbane. I dupa. Było takie piękne combo. No ale dobra, udało się. Udało się, chociaż tak. Tamtej karty nie weźmiemy niestety, bo nie mamy jak. Nie mamy jak. Jakby miał więcej bombek, to jak najbardziej tego kamyczka można było tam stryknąć. Ale niestety. Mamy tylko dwie bombki, a jeszcze bym chciał na pewno secret, przynajmniej jeden znaleźć dzisiaj. O, czy my mamy szansę? Mamy szansę. Gordy Junior. Powiem wam, że nie miałem jeszcze do czynienia z tym mobem. Przynajmniej nie na tym moim gameplayu ostatnim. Kurde, jak ty mnie irytujesz, gnojku ty. Wolę zwykłego Gordiego. Zwykły Gardi przynajmniej nie lata jak posrany. Jak kurwa nażar, nie wiadomo czego. No, bez jaj. Jeszcze mi zabierz wszystkie Eternale. Niestety bez Devil Rooma. Tears Up, Squeezy. Świetnie, ale dwa Eternale weszły. Większy Tears Up. No ale też sporo tu potraciliśmy. Jakieś bombki, cokolwiek. Nie wiem, czy nie zaryzykuję grając na maszynie. No świetnie. Nic. 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 Serio? Dwie muchy. Dobra, do pięciu. Ale to wciąga. Dobra, lecimy do zera. O, jedna bombka. No, droga ta bombka. I pieniążek, świetnie. Teraz poleci do maszyny. Wiesz co? Kij ci w oko. To nie było w ogóle opłacalne. To nie było w ogóle opłacalne, naprawdę. No ale cóż, czasem tak bywa. I gdzie może być secret? Secret może być tu. Może być tu, jak na razie przynajmniej. Tutaj jak? Też może być. Dobra, ryzyk fizyk. Ryzyk fizyk. No i było. I trzy monetki, naprawdę. Nie.
Chciałem, że go załapię. No i Super Secret może być jeszcze koło bossa. Super Secret może być koło bossa, chociaż no nie musi, nie musi. Pytanie, czy chcę tą jedną bombkę zaryzykować. Super Secret może być tu. Dobra, ryzykujemy. No niestety. No niestety, idziemy dalej. Jeśli 3% na Devil Room. Ooo, aby mnie oszukało dziadostwo. Ops. Na padzie bym tak tego nie zrobił, na pewno nie. No bez jajec! Kupa! Kupa mnie bije. Zdechnij, kupo. Żeby mnie kupa trzasnęła po twarzy, to naprawdę, to już musi być dramat. To są cavesy dwójka. Czy my damy radę jeszcze dzisiaj matkę zrobić? W sumie... Power. Nie, dobra, bo w sumie by w ogóle... Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Brawo, Shiro. Dobra, the tower są bomby, sobie to pamiętam. Szczerze, gdybym to zrobił jeszcze, nie wiem, na większym, jak mi wiecie, segmencie, to dobra, no, to jeszcze rozumiem, kurde. Gnocha. Gnocha. O pół serca. Dobra. Żebym to zrobił, mówię, jeszcze na jakimś większym segmencie, to jasne, ale ja to zrobiłem na takiej klitce. O, o wilku mowa, zaraz miał The Tower V2. Nie było. Mucha, nie lataj. Mucha, nie lataj, tak. To nie jest proste. Każdy, kto mówi, że Rajdek jest prosty, jest w błędzie. Naprawdę. Piórko, tak? Jakieś piureczko. Zobaczmy, co to jest. To nie jest filigree feather. To co innego. To jest, moi drodzy, to jest, moi drodzy, Crack the Sky i przedmiot. Dobrze widzę? Tak, Crack the Sky. Przywołuje 5 uderzeń światła w randomowych lokacjach na Ziemi. Takie szału nie ma, dupy nie urywa. No ale lepszy ryc niż nic. Petrified Poop. Wow, to jest fajne. Z kupek leci nam więcej rzeczy. Ale to jest Activate Item. No to tak średnio. To tak średnio. Mogło coś lepszego nam wydropić. Mogło coś lepszego nam wydropić, naprawdę. Kurde, no nie, 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 nie. No kurde, straciłem Devil Room, świetnie. Zajebiście. Za wolny. No to nie jest fajne. A tak wam mówiłem, że tacy fajni jesteście, chłopaki, no. Tacy easy. Won. No nie, no naprawdę, ty jeszcze przeżyłeś? Więcej was matka nie miała. Więcej was matka nie miała.
No trudno. Cóż rzec, moi drodzy, cóż rzec. Musimy się na pewno teraz uzbroić w serduszko, no bo Devil Roomu już mieć nie będziemy na pewno. Te strzelają jak porąbane. Ale one chyba tylko w boki strzelają, nie? Nie, w górę też. Zdarza im się. Zdarza im się, jak idą w górę, ale jak idą w bok, to nie. Tam, gdzie idą, tam strzelają. Tam, gdzie idą, tam strzelają. Dobra, o, jest serce, jest serduszko. Dobry panie serduszko. W ogóle dużo tych takich wielkich, wiecie, wielkich pomieszczeń. Dobra, umarł. Gnój. I drugi gnój też umarł. Do bossa? Do bossa. Gurdi. Gardi. Gurdi. Nie wiem. Akurat ten jest bardzo fajny boss, naprawdę. Uwielbiam tego bossa. Jest taki banalny. Naprawdę, to jest po prostu jeden z najbardziej banalnych bossów. Totalnie. Jakbym zrobił na pół serca. Wystarczy zobaczyć, że on wychodzi tym łbem. Czasem muchy respi, nie? To jest całe jego jesteśstwo tutaj. No. Not today. Not today. Tak mówię, Gardi Junior jest znacznie cięższy niż zwykły Gardi. Nie zgodzę się z kimś, kto tak nie twierdzi. Lil Chubby. Dobra, świetnie. Szminka chyba dawała nam range up, no właśnie. Tylko, że dopiero teraz serduszka. Szkoda, że dopiero teraz. O nie, tych naprawdę bardzo nie lubię. Nie wiem, to chyba jakiś nowy mob jest ogólnie w Isaacu. Ale jest taki irytujący. Nie potrafię grać tego moba, naprawdę. Coś ciekawego? Nie. Nic ciekawego. Dobra, ile ja już mam czasu łączonego? 37 minut, dobra. Wiecie, ja się muszę pilnować. Muszę się pilnować, bo niestety to nie jest takie obciub potem to wyrenderować. Czy my szukamy... Co, nie chcę się szukać tych secret roomów teraz. To i tak nic nam zbytnio nie da. Przynajmniej nie już teraz. Nie już teraz. Idziemy niżej. Żyletka w żołądku. Świetnie. 50% na Devil Rooma, 50% na Angel Rooma. Spiro, nie spierdol tego. Dobra, to widać, że spróbują baitować. Ups. A? Jest ze mną taki numer, amigo. I teraz wychodzimy stąd. No i tak ma być. 7 kluczy w ogóle, moi drodzy. Mam tylko cholery. Oho, miniboss. No nie. Coś, czego nienawidzę. Ta gra po prostu mnie słucha, wiecie? Gra mnie słucha. Tylko nie wtedy, kiedy trzeba. Dobra. Jeden zdechł chyba. Następny. Może być następny. Dobra, został ostatni. Nie
Dziwo ma jeszcze sporo życia. No nie, dobra. Umarł. Dodaj Rempress. Czy ja mam... Nie. The Empress dał mi przemianę w szatana? Typu głupiec. To był teleport chyba. Jezu, ile tutaj w tym poziomie jest tych mobów wielkich. Naprawdę od groma. W sumie te kupy, co oni stworzą, to też dla mnie nie są złe. Au! Gnój. Gnój, 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 gnój. Menda. Dawaj kupę. Kup to nic nie leci, a mamy niby ten przedmiot do kupi jest dupa. Your feet feel stronger? Co? Nic to nie zmieniło. Zaraz zobaczę, co dodaję. Teraz oblukamy. Tu kupek więcej już nie ma. Ten przedmiotnik nazywa Kalus. Kalus, 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 Kalus. Kalus Izak. Co to daje? Uniemożliwia obrażenia from creep and spikes. So spikes to rozumiem, a creep? To są creepy. Nie wiem, co są creepy. A, dobra. Creeps, czyli to są pewnie te takie, wiecie, plamy, nie plamy i tak dalej. Ej, to w sumie nie jest głupie. Ja to bierę. Moi drodzy, ja to bierę. Dobra, kupo mięsa, proszę zdechnąć. Dziękuję. Teraz druga kupa mięsa umiera. Co wy się tłuczecie tam? Co to za walki między sobą? Tylko ja was mogę napierdzielać. No z tych kup to i tak chyba nic nie leci. Z tych kupek i tak nic chyba nie leci, bo one się respią. One się respią. O nie, duża kupa. No i ta kupa w sumie poszła szybko. Kupa jak kupa, wystarczy spuścić wodę. Jeszcze czabi, no nie. Czabi jak czabi, ale nie widzę tych małych stworków. Chodź czabi, chodź. W ogóle tego nie używam, nie? Nie wiem, jakoś tak zapominam o tym. Zapominam o tym. Healing. Blood file. Blood file. Izak. Czym ty jesteś? Aha, czyli to samo, co mamy w tej chwili, tylko że działa na spajki. No more spikes. No to samo. No nawet jest napisane No More Spikes, nie? No to Shira jak zwykle musiał zobaczyć, musiał zobaczyć. No nie, pół serca. Teraz zdechło. No szczęście zdechło, ale to pół serduszka, to naprawdę już tak ryzyk fizyk, nie? Au. No tak, i możemy potem chodzić. Możemy potem bez problemu chodzić. Czyli nie jest zły ten przedmiot. Nie jest zły ten przedmiot, tylko mam pół serca, zero serca w sumie już nawet. Takiego wiecie. No. Depsy. Cage. Chciałbym sobie przedmiot nadać przynajmniej. Wow. Hej, Johnny, uspokój się. Uciak w narożniku! W narożniku. W piekarniku, nie w narożniku. W narożniku może i też. O nie!
się nazywa? Dziwnie. Żony. No i dupa, i podebli rumu. Jak jestem zły. Jestem zły mega. Podebli rumie. Johnny, proszę nie szaleć. Proszę nie szaleć. No patrzcie, jak się chłopak rozszalał, no. Respi te waginy. Jak porąbany. No szti. I odbicie. Au. Spokój się, Johnny. Jeszcze milk. Świetnie. No jej. Dobrze. Niedobrze. Chciałem powiedzieć, że jestem tu bezpieczny, ale nie. Au, au, no i chuk. No i sobie pomijałem przedmioty. No ej, to oszustwo. Nie spodziewałem się ciebie tu. Będę co uchodził, co ty na to. No kurde. Dajcie mi to. Dwie bomby, świetne. W sumie i tak byśmy stracili te spektry, i tak. Oj. Po kluczu to już się nie wracam. No. Wiecie, naprawdę jest ciężko utrzymać te życia, nie potrafiąc grać. Au. No i jakoś mi te przedmioty naprawdę, nawet nie takie złe wydropiły. Nie oszukujmy się, te przedmioty, które mam w tej chwili, nie są złymi przedmiotami. Koziorożec to był chyba damage up. Piercing shot. Sagittarius. Czym był Sagittarius? Szelec. Nie koziorożec. I kolejny spektr. Ale mało ich leci. Co my tu mamy? Nie wiem, co to jest. Nightlight. O, świetnie. Jedna bomba do wyboru. Tam jeszcze mamy jedno pomieszczonko. I tak, po lewej stronie może być. Na dole też może być. Spróbujmy. Powiem więcej. Nawet chyba wyszło. Tak jak miało wyjść. Jedna bomba odzyskana. Liczę na to, że tu bomby też odzyskamy. I odzyskaliśmy. W teorii powinniśmy móc teraz się dostać tutaj. Czerwona skrzynia. Angel Room! Ha! Dobra. Halo of Tears, co to jest? To się da rozwalać? Nie da się rozwalać. Czyżby naprowadzające? Jakieś orbitalne, ej. Ciekawe. Co się pasało? Wydaje się, że nic za to nie zapłaciliśmy. Nice. Ej, ale to mi oddaj. Obstawiam jeszcze, że... Może być super secret room tutaj, albo po lewej stronie. Dobra, ryzyk. Niestety. Tam jeszcze jedno pomieszczenie nam zostało. Nie, to my czyścimy. My czyścimy to wszystko, bo... No, nie oszukujmy się, ale... Serduszek spektra to my nie mamy zbytnio, a chciałbym się czerwonych serc pozbyć, bo tych czerwonych mamy naprawdę dużo. Mamy 6 serduszek czerwonych. To jest dużo. Jeszcze ty tutaj. Tutaj jest powolnienie. Fajne, dobra. Te serduszka są naprawdę fajne.
Oczywiście, że zmarnujemy tutaj. Uuu, jakiś ring. Mom's ring. Mom's contact. Wow, mamy nożyk. W ogóle zobaczcie, że mamy już 6,72 DPS-a. To nie jest mało. Jak na podstawę, to nie jest mało. Ej, mamy te tirsy również jako shieldowe. Ej, to może nie być głupie naprawdę. Zobaczcie, naprawdę spore DPS-y mamy stąd. Dwie bombki jeszcze, świetnie. Świetnie. Dobra, złota kupa. Czy mi to jest potrzebne? No mieliśmy niby Perfect Poop, ale ta Perfect Poop tak w sumie nic nie daje. Złota kupa, no to będzie kasa. Nie, chcę jej. A, umarło. Nie, no teraz jest w ogóle inna gra. Teraz jest w ogóle inna gra. Naprawdę ten Angel Room nam załatwił robotę. Normalnie nam załatwił robotę. To jest fajne. Dobra, czyli tak. W teorii, no mówiłem, że jeszcze może być tu po lewej stronie, tak? No może, ale nie musi. I nie musi. Dobra, jedna bombka zostawiona. Idziemy niżej. Ile mamy już odcinka? Już mamy 51 minut odcinka. No to będą naprawdę bardzo długie odcinki. Bardzo długie odcinki tutaj będą. Ale... my wiecie, jak mi się dobrze gra. To wam się to dobrze ogląda. Kurde, no i weź tu wejdź. No, walnijcie go. Dobra. Sam przyszedł. Sam w łeb dostał, biedny. Ta latarka mnie bardziej irytuje niż pomaga, wiecie? Dobra. Au! I zero, dziękuję. Nie ma nic, chociaż nie wiem, czy nawet było. Wipeworm. Co dawał Wipeworm? Wipeworm. Hot speed 0,5 więcej. No jest to mniejsze, ale wiecie co, ja wolę chyba się czuć bezpieczniej. Nie no, pięknie. Jest szansa, że mamuśkę obrobimy. Jest szansa, że mamuśkę obrobimy. Pierwszy pils. I Magdalenka od razu. The Tank. Cursed. Health Up jeszcze wpadł. No świetnie. To powiem wam, że chyba nie miałem Magdalenki nawet odblokowanej na głównym tym zapisie gry. No się chyba same podpalają potem. Ooo. Nie no, naprawdę, lepsze niż Pretty Flyer. Lepsze niż Pretty Flyer. I naprawdę pięknie kombuje. Lepsze niż Pretty Flyer, stanowczo. No i to też się nie mogło ruszyć. No świetny pokój. Świetny pokój. Nie to, żebym narzekał, nie? Nie, nic z tych rzeczy. Oż ty gałganie. Ja, czy ja latam? Nie, ja chyba nie latam. Chyba nie latam. Co my tu mamy? Chyba też jest HP up, z tego co pamiętam. No ale resetować nie możemy. Tak, HP up. Nawet podwójny HP up. No serduszek to my mamy od zarąbania.
Dobra, umierać. Robi. Robi. Ja ci dam. No w sumie ten Active Item też nie jest zły. No jego tak sceptycznie nastawiono, ale naprawdę nie jest taki zły. Kasiurka. 15. No coś byśmy mogli kupić w teorii. 10 kluczy. Możemy sprawdzić przynajmniej. Czy przeładowanie. Charged Baby. Albo podwójne ładunki chyba możemy nosić. The Fool. Mamy The Fool'a. Dobra, ja troszeczkę zdonatował. Potrzebujemy kasy. A teraz i tak chyba to jest ostatnie piętro, sobie pamiętam, do mamuśki. My w tej chwili musimy pokonać mamuśkę. Tu nic nie ma, nawet nie idziemy. Nawet nie idziemy. Jeden kluczyk, nawet dwa kluczyki. No tu się udało. No to w sumie to samo. To w sumie to samo. Dobra, no to jeszcze mogę iść oddać tą półkasę. I idziemy na mamuśkę. Idziemy na mamuśkę. Już i tak nic więcej nie kupimy, ale tu jeszcze widzę jeden pokój. No właśnie, problemem jest to. O, blue map, świetnie. Problemem jest to, że my w teorii. Czysto teoretycznie. O, plus jeden laka, świetnie. No, to był lak. Serio, Greedy? Au, wow, naprawdę. Jeszcze musiałeś, gnojku, mnie tak rzucić? Kurczę. Sporo kasy. Heels. Luck up kolejny. Wow. Teraz się luck objawił. Store upgrade level pierwszy, dobra. Na Greeda chyba. Luck 3. Wiem, że ten luck to jest jednorazowy, prawda? Pewnie ta. Gdzie tu jest secret room? To się nie dostaniemy. To się nie dostaniemy. Dobra, chodźmy tutaj. Jeszcze arcade room. Tak, to pięknie poszło. Fajny pills. No właśnie, bad trip. Tego się obawiałem. Arcade room. W teorii możemy sobie to wywalić. Tylko serca. No dobra. Kolejne serce, naprawdę. No bez jajec. Dobra, idziemy stąd. Idziemy na mamuśkę. O! Jeszcze bym wpadł. Wiecie, bo ja nie widzę OBS-a. Już widzę OBS-a. Już następny odcinek będzie, wiecie, taki dosyć... no, wolniejszy od tych... przełączeń. No ale niestety, jeżeli chcę wiedzieć coś o przedmiotach, to... To niestety tak wygląda. Nie no, musi nam się udać chyba. Nie ma tragedii. No, weź z techniki. Damy radę. Jak nie my, to kto? Chyba nie sąsiad, nie? Nie ma, mafcia. Ojejejejejej. No dobra, zaraz spadniesz. I świetnie. His mother, fueled with the desire to serve her God,
I'm told, my lord, I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ale to tak nie wygląda, Isaac, nie wygląda. Dobra, moi drodzy, ale to nie koniec, to nie koniec. Isaac jest grą bardzo taką rozbudowaną. I no właśnie, odkryliśmy sobie Womba, challenge i masę challenge'ów. I kolejne challenge. No i jeszcze oczywiście jeden challenge. A jeszcze jeden. No może jeszcze jeden? A jednak nie. To już nie były challenge. Po prostu więcej przedmiotów. No i moi drodzy, no pierwszy run nam się udało. Kogo my sobie odblokowaliśmy? Magdalenkę sobie odblokowaliśmy. Odblokowaliśmy sobie chyba jeszcze Azadara? Nie, niestety nie. Musimy 3 dealsy zrobić. Lilith. Także Grida niestety. No dobra, no to mamy Magdalenkę i myślę, że Magdalenką sobie oczywiście zagramy. Następny run. A tymczasem trzymajcie się. Ja mody zaraz sobie to połączam i tak dalej. Będzie no tego sporo, jakby nie patrzeć. Trzymajcie się. Hej, hej.